Podobno jest pan najlepiej poinformowanym człowiekiem Feniks. Szukam pewnego ekstremisty, odpowiedzialnego za śmierć wielu niewinnych osób. Dokładnie wiem, o co tu przyszedłeś, Dawicz. Twoje myśli są jak przezroczysta ściana. Nie wiem, dlaczego Jezus wybrał właśnie mnie i każe na to wszystko patrzeć. Ładny. Rząd gotów jest przeznaczyć każdą sumę pieniędzy za wskazanie siedziby Białej Siły i Hansa. Gibbe. Hans. Chory od nienawiści, Hans. To wytwór waszego społeczeństwa. Przemoc w telewizji. Chciwość. Wirtualne orgie. Czy uważasz mnie za Judasza? Przekupując mnie moną, obrażasz mnie. Odmawiając, wskazujesz na śmierć tych wszystkich swoich biedaków. Jeden pojemnik gazu PC. Wyślę ich do Królestwa Bożego w 15 sekund. Wiesz? Zabiję. Jeśli mi nie powiesz, gdzie znajdę Hansa Gibbe. A wiem, że wiesz. Gdybyś choć przez chwilę poczuł ból, jaki zadałeś tym wszystkim dzieciom, rozpacz rozerwałaby ci serce. Śpi. A Jezus jest miłosierny. Nikt tak naprawdę nie wie, jak wygląda Hans. Jeśli chcesz się do niego dostać, musisz namierzyć jego prawą rękę. Faceta o pseudonimie Maratończyk. Zazwyczaj przychodzi do klubu, żeby poderwać jakąś nimfomankę. A tu masz jego zdjęcie.